tydzień panowania kwarantanny, dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić przysłodką pszczółkę z papieru. Do wykonania tej pszczółki potrzebne są dwa białe serca, oczywiście duże, dwa duże żółte serca i dwa duże czarne serca. Jedno malutkie czerwone, dwa małe czarne, dwa małe paski, oczywiście muszą być chude i długie trochę, i dwa ruchome oczka. Żeby zrobić taką pszczółkę, najpierw trzeba wziąć dwa czarne serca i dwa żółte. Zaczynamy od czarnego. Kładziemy czarne, a na nim żółte, żeby sobie zrobić model. Potem smarujemy żółte lub czarne, to jest bez różnicy, klejem. Klej chodź tu. A potem sklejamy je razem, żeby powstał taki szkielet. Czarny, żółty, czarny, żółty. Oczywiście pierwsza pszczoła mi trochę zajęła. I Wam też może nawet trochę zająć. Ok. Już posmarowałam czarny klejem. I można troszkę zgiąć nadmiar, bo dowiedziałam się, że jeżeli jest zbyt dużo kleju na czarnym sercu, może to potem brzydko wyglądać. Dlatego ja może trochę zdejmę, może po prostu tą kartką ten nadmiar, żeby mi nie prześwitywało. O. I skleję żółte. O. Pod światło to oczywiście może trochę inaczej wyglądać, ale teraz oczywiście trzeba jeszcze drugą taką zrobić i przykleić tutaj. Ja za to robię inaczej, czyli że robię najpierw tutaj, smaruję po prostu i cały czas tak szkielet. Można oczywiście zrobić ciut dłuższą lub ciut krótszą, jak ktoś chce. Albo po prostu ją namalować na kartce. I jeżeli komuś się nie chce wycinać. Dobra, już kolejne serce mam przyklejone. I coraz ciekawiej to zaczyna wyglądać. Teraz przyklejam żółte i będę miała koniec. Oczywiście zostały jeszcze dwa białe serca. Trzy tutaj i dwa paski i dwa oczka do przyklejenia, więc mam co przyklejać. Dobra. Tyle kleju wystarczy. Na 100%. I oczywiście z czarnego zbieram nadmiar. Dobra, no pani mi wysyła cały czas lekcje jeszcze i właśnie w tych lekcjach była też ta pszczółka. No, więc się nie nudzę w domu w ogóle. Dziś musiałam tyle lekcji zrobić. Pani zadała z pół książki. Więc mam co robić. Wszyscy mamy co robić, jeżeli chodzimy do szkoły. Dobra, skończyłam. Szkielet pszczoły przyklejony. Teraz potrzebne są dwa białe serca i nadal klej. Odwracamy naszą pszczółkę. U mnie nie wygląda to zbyt kolorowo, ale to przecież jest odwrócona. Ta pszczółka też nie wygląda zbyt kolorowo z drugiej strony. I co z tego? Nie widać. Teraz smarujemy tutaj klejem tą część. Trzeba zdejmować nadmiaru, bo tego nie widać, jeżeli jest. No, udało się naprawić moją pomyłkę. Nawet jak się pomyliłam ze stronami. Bo brzydko by wyglądało, jakby linie tutaj były widoczne i takie. Dobra. Teraz muszę jeszcze tutaj dokleić ciutkę, żeby się trzymało. Ładnie. I będę miała już gotowe jedno skrzydło. Tu się porwało niestety. No ale nic nie widać, że się pomyliłam. Teraz tutaj
Tym razem posmaruję dobrą stronę. Żeby się znów nie pomylić. Dobra. Teraz jeszcze tylko przykleić i znów się nie pomylić. Dobra, przykleiłam chyba dobrą stroną. Mam nadzieję. I teraz tylko tutaj podkleić, żeby skrzydło się nie machało tak za bardzo. Ta pszczoła, bo nam odleci jeszcze z jakiegoś okna. Jak przykleimy na okno, to nam pewnie odleci, jeżeli będzie tak machać. Dobra. Trzyma się. Jak na razie nasza pszczoła ma tylko szkielet i skrzydła. Jak ona poleci, skoro nie będzie wiedzieć, gdzie lecieć? Bo to właśnie są nam oczy i czułki. Usta oczywiście też są z tego małego czerwonego serca. Ale najpierw może lepiej zacznijmy od oczu, żeby wszystko widziała. Moje oczy są odklejane, więc muszę je odkleić. Jest. Udało się. Teraz drugie oczko. Trochę zajmie. Może idę. No, odklejaj się. Jest. Wreszcie. Wreszcie się odkleiło. Już teraz mi tak palec boli, który odklejał. Dobra, zostały jeszcze usta do odklejenia. Mam nadzieję, że one się łatwo odkleją. Jest! Udało się. Teraz przyklejam usta dla naszej pszczółki, żeby mogła coś powiedzieć. Ej, nie krzywo. Nie krzywo. Nie może mówić krzywo. Ciekawe, miała struny głosowe. Dobra, teraz paski. Bo jak miała przykleić serce na paskach, skoro nie będzie pasków? Dobra. Ile bym sobie tutaj odmierzyła? Żeby odmierzyć, to najlepiej tyle. Dobrze. Może sobie tu zegnę bardziej, żeby to wiedzieć gdzie. O. Teraz nałożymy klej. Bo jakby wyglądała pszczoła z jednym dłuższym czubkiem, a drugim krótszym. Nie wiem, ale dziwnie. Więc lepiej, żebym tego nie próbowała. No. Dobra, mam już zaznaczone. Trochę chyba samoczno zdjęłam, ale dobra. Widać, widać. Okej. Drugie czułko przyklejamy. Tylko żeby było równo z klejem. Inaczej będziemy mieli dowód, jak wygląda pszczółka z jednym krótszym, drugim, dłuższym czułkiem. I gotowe. Matko, poklejam się. O Jezu. Lepiej teraz, żebym nie przykładała go do stołu. Teraz potrzebne nam są te dwa serduszka. Zmierzę sobie, dokąd muszę je posmarować. Dotąd. Gdzieś dotąd. Chyba troszkę za dużo tego kleju. Za bardzo rozsmarowałam, ale dobra. On i tak wyschnie. Mam nadzieję, że mi te ręce się nie skleją od tego kleju. I teraz drugie serduszko. Dobra, tego już nie będę mierzyć. Tylko na oko sobie to zrobię. Bo czy ja i pszczółka mam? Mi jeszcze nie wydubano.
pszczółka nie miała oczu. Ciekawie, jakby wtedy wyglądała bez oczu. Prawie, no. Czemu ten klej jest śliski, a nie klejący? Okej, gotowa. O, tak pięknie wygląda nasza pszczółka Maja. Mam nadzieję, że Wam też taka wyjdzie, a może nawet ładniejsza. A jakby co, próbujcie dalej. Może nawet ładniejsza Wam wyjdzie. I pamiętajcie, dopóki kwarantanna się nie załagodzi, to nie wychodźcie z domu. Chyba, że ktoś ma podwórko. I koniecznie napiszcie mi na ten adres mailowy, jak Wy spędzacie wolny czas w domu. I pamiętajcie, jeżeli spodobał Wam się mój filmik, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Cześć!